Kamienie szlachetne. Beryl. Ametyst. Turkus. Janda. Szmaragd. Klejnot. Nefryt. Topaz. Spektakl o Kalinie Jędrusik chodził za mnie i za współautorką scenariusza Justyną Lipko-Konieczną już od dłuższego czasu. Tylko cały czas zastanawiałyśmy się nad formą, czy to powinna być jedna Kalina, czy to odbieranie Kaliny powinniśmy powierzyć wielu aktorkom. Natomiast im dłużej ten pomysł kiełkował w naszych głowach, tym bliżej było do tego, że to powinien być jeden monodram, że powinniśmy mieć tę Kalinę na scenie odartą z możliwości oparcia się o partnera, czy o jakieś skomplikowane zabiegi inscenizacyjne, że to powinien być bardzo intymny dialog z publicznością. I w pewnym momencie po prostu w mojej głowie pojawiła się myśl bezkompromisowa i bezdyskusyjna, że to musi być Kasia Figura i że jeśli ona w to nie wejdzie, to nie ma sensu się tym zajmować, dlatego że jej osobowość zarówno prywatna, jak i artystyczna w sposób bardzo dopełniający po prostu pasowała do osobowości Kaliny i też ich drogi artystyczne, można powiedzieć, że są ze sobą zdialogowane, więc takie spotkanie takich dwóch aktorek na scenie wydawało mi się idealnym pomysłem. Słyszałam, że szukają lirycznej pieśniarki do kabaretu starszych panów. Ktoś mi powiedział, podobno Bygatowa dobrze śpiewa. Tą opowieścią, gdzie przywołujemy jej los, prawda, i jej pracę, próbujemy właśnie odkryć i zrozumieć Kalinę Jędrusik, zrozumieć na czym ten fenomen polegał. Myślę, że przy okazji tak kontrowersyjnej postaci jak Kalina trzeba się było zdecydować na tą główną linię, która jest na pierwszym planie, o czym chcemy rozmawiać. I dla mnie najbardziej fascynujące była ścieżka, był proces jej dojrzewania jako aktorki, artystki. Interesuje mnie ten moment, kiedy zaczyna się rodzić aktorka, kiedy jeszcze nie wie, w którą stronę ma pójść. Czuje, że ma duży potencjał, ale nie jest pewna, w jaki sposób go odczesać. No i spotyka bardzo ważnych ludzi w swoim życiu i oni też zaczynają wpływać na to, kim jest. Aż w pewnym momencie staje się tak naprawdę więźniarką swojego własnego wizerunku. Akt czwarty. Nierozważna. I romantyczna. Niech ludzie wiedzą, że relacja z tobą to bilet w jedną stronę. Niech wszyscy znają jego wartość. Akt piąty. Poker face. Wyjść do księżyca i gryźć ściany możesz, gdy jesteś sama. Dla innych niech twoja twarz będzie piękną maską sfinksa. To twoja najlepiej napisana postać. Jesteśmy w Sopocie, czy jak pisał Dygat w Sopotach. Ten materiał, który dzisiaj tutaj nakręciliśmy o świcie, będzie wykorzystany w spektaklu. Ja, Kalina sceniczna, będę oglądać siebie, Kalinę, razem z Państwem, z widzami, właśnie nad morzem, w tych stanach. No, takich innych, poszukiwania samego siebie, odnajdywania, gdzie jestem, jaka jestem, kim jestem. Morze było szczególnym miejscem dla Kaliny Jędrusik, ponieważ zaraz po ukończeniu studiów w krakowskiej szkole teatralnej dostała tutaj pracę w Teatrze Wybrzeże i był to, jak później wspominała, jeden z najszczęśliwszych okresów jej życia. Tutaj poznała miłość swojego życia Stanisława Dygata. I wielokrotnie później, czy w sytuacjach, kiedy
próbowała znaleźć odpowiedzi na pytania, które zadawała samej sobie na temat swojej drogi życiowej, czy w momentach jakichś zakrętów na polu zawodowym wracała nad morze, gdyż jak mówiła, tutaj odnajdywała spokój i mogła pozbierać myśli na nowo.